Jeśli macie opadającą powiekę i nie wiecie jak ją pomalować, jak zniwelować, jak zrobić się na milion, mimo właśnie opadającej powieki, zostańcie z nami. Lidia, podzielisz się swoimi ulubionymi, bardzo skutecznymi trikami. No opadniętą powiekę po prostu, a peki w zasadzie u mnie nie widać. Jak to robisz? Punkt pierwszy, nakładam sobie teraz korektor, który mi wyrówna kolor skóry. I nakładam go pędzelkiem do podkładu, szybko i praktycznie i ładnie, bo bardzo ładnie rozprowadzony jest mięciutki i nałożę sobie bazę, punkt drugi, na palet serdeczny, bo jest najbardziej mięciutki i najdelikatniejszy. I nakładam tą bazę na powierzchnię powieki zarówno ruchomej jak i nieruchomej. Teraz sobie troszkę przyporuszę z pudrem jedwabistym. On ma emolienty w sobie, więc nie wysuszymy tutaj tej okolicy oka. Ja używam zawsze do makijażu oka trzech cieni. Jest to cień taki bazowy, podstawowy, cień pośredni i cień kontrastowy. Bierzę sobie teraz pędelę łopatkę, tak na płasko. Nakładam sobie tego cienia bazowego. Tak sobie wklepuję takim pieczątkowym, tapującym, tak, ruchem. Też wjeżdżam na samą brew, To jest pierwszy etap makijażu oka. Teraz biorę sobie cienia pośredniego i biorę sobie teraz tym pędzelkiem. Tu brałam na płasko, a tu sobie biorę tak na pionowo. Kość oczodołowa, żeby sobie zaznaczyć ten punkt. Jak ktoś nie wie, gdzie ten punkt ma, żeby sobie tą powiekę podnieść i oszukać to swoje załamanie, kładam sobie tutaj, jak się kość oczodołowa kończy. I tu mi się pokazuje ten punkt. I od tego punktu zrobię sobie taki półokrąg i tutaj się już robi to załamanie. Teraz robię to samo, robię sobie tak z dolną powieką, że jadę sobie wzdłuż tym cieniem pośrednim i przedłużam na no, linię rzęs dolny. Wtedy powstaje tutaj taka łezka, tutaj do tego punktu już staram się trzymać, tym cieniem pośrednim i tak mniej więcej do połowy doklepuję jeszcze tego cienia pośredniego. Omiatam tak, na zewnątrz, ale do góry. Biorę sobie tego cienia akcentowego. Jak kończy się ostatnia rzęska, przekładam sobie tutaj tak, żeby ten cień nie wyjeżdżał dalej jak ta ostatnia rzęska. Wyjeżdżając też poza to moje załamanie na tą powiekę uh -huh. nieruchomą. Uh -huh. Teraz biorę sobie pędzelka takiego ściętego skośnie, który jest tak zbudowany, jest tak wyprofilowany, że on po prostu stamaluje. maluje. Ja mu tylko użyczam ręki i on sobie już tam sam robi robotę. Teraz sobie omiatam do, do środka. Teraz biorę sobie jeszcze tego centowego, na ten pędzelek skośny. I tutaj podkreślam jeszcze zewnętrzny kącik na dolnej popiece. Szepone tak przechodziły jeden drugi, żeby nie było widać, gdzie się kończy, który a które zaczyna, nie? Uh -huh. Żeby to tworzyło taką jedną całość. Ten cień bazowy, który nakładałam na początku, biorę sobie jeszcze na palec i od wewnętrznej strony. Jeszcze tutaj rozjaśnię. żeby jeszcze bardziej spotęgować cieniowanie, tak? Przy opadającej powiece dobrze sobie zrobić kreskę, malując kredką od wewnętrznej części powieki, że tak powiem. I jak to sobie wyobrazić? Co ty masz na myśli? No pokaż nam. Unosimy sobie delikatnie powiekę i malujemy tutaj między rzęsami. Zakreska jest niewidoczna, tak jakby jej nie było, ale wykonuje swoją pracę, ponieważ rzęs i też unosi powiekę. Tak? Pędzelek do rozcierwania? I tym gwoździkiem rozcieram tutaj pomiędzy rzęsami. Żeby unwelować i też płynąć na to, żeby nasza powieka opadająca wydawała się mniej opadająca, trzeba tuszować rzęsy kierując szczoteczku do zewnątrz. Żeby te rzęsy, które są na zewnątrz najbardziej, były ułożone pod kątem. Żeby nie tuszować w tą stronę mm -hmm. prosto, tylko żeby raczej kierować szczoteczkę do zewnątrz. I co to daje? Tutaj właśnie ten kącik zewnętrzny jeszcze bardziej się unosi i ta powieka wydaje wydaje się mniej opadająca. Dobrze sobie wzruszować też takim ruchem zygzakowatym. Dodatkowo ten tusz ma tutaj na zakończeniu też takie wypustki, mi bardzo fajnie właśnie tutaj te rzęsy zewnętrzne można wyciągnąć. Super. I to jest coś, co nie wszystkie tusze mają. Tak. Praktycznie tak. chyba mało się zdarzyło. No, tutaj. ja się chyba nie spotkałam. I tak wyglądają wszystkie etapy przy makijażu oka w przypadku opadającej powieki. Jak możemy zobaczyć, efekt jest wow. A jeśli masz jakieś pytania w temacie makijażu opadającej powieki, Napisz proszę w komentarzu.